wezwaniu na rozprawę w sprawie R9/17 pouczono świadka jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka pana Adama Rudnickiego o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak. Pouczam pana, że w tym momencie może pan złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności tej rozpoznawanej sprawy. Czy chciałby pan skorzystać z tego uprawnienia? Tak. Bardzo proszę. Na wstępie jednakowo chciałbym poprosić o umożliwienie mojemu pełnomocnikowi siedzenia obok mnie ze względu na to, że mój brat jest oskarżonym w sprawie i mogą się zdarzyć okoliczności, w których powinienem dla dobra mojej rodziny odmówić złożenia zeznania. Oraz chciałem prosić o umożliwienie mojemu pełnomocnikowi wytłumaczenie dalsze jego powodu bycia tutaj. Proszę wybaczyć, proszę świadka, ale świadkowi nie przysługuje niestety, co wyjaśnialiśmy już na wcześniejszych rozprawach, prawo do pełnomocnika, ponieważ występuje pan w charakterze świadka. Gdyby pan występował w charakterze strony, to owszem, takie uprawnienie panu przysługuje. Dlatego no, niestety będziemy musieli pana poprosić o wyjaśnienie tych okoliczności. Jak to wygląda z stanu wiedzy świadka? Bardzo proszę, jeżeli pan chce skorzystać z prawa do złożenia oświadczenia, to tak. Bardzo proszę. Moje bycie przy tej transakcji jest całkowicie przypadkowe i to jest absolutna pewna zbieżność niesłychana, że ja się tutaj pojawiłem, która jest przez niektórych dziennikarzy wykorzystywana w kontekście mojego brata. Ja znalazłem się przy tej transakcji tylko i wyłącznie dzięki pani mecenas Iwonie Gerwin, która była pełnomocnikiem pań spadkobierczyń. Przez nią zostałem namówiony do tej transakcji i ponieważ to pani Iwona Gerwin zaczęła zmieniać warunki transakcji, które były z paniami spadkobierczyniami na początku ustalone, co do jej wynagrodzenia i terminu płatności, jak najszybszy sposób starałem się z tej transakcji wycofać. Spowodowane to było szczególnie tym, że mamy dziecko wspólne i pani Iwona Gerwin, żeby wywrzeć na mnie presję, żeby uzyskać nienależne wynagrodzenie wcześniej, zaczęła utrudniać mi kontakty z dzieckiem. Do dzisiaj tak naprawdę moje kontakty z moją córką są znacznie słabsze, znacznie gorsze, niż miało to miejsce, zanim udałem się namówić na tą transakcję. Ja jestem najbardziej, jak mi się wydaje, osobą poszkodowaną w tym wszystkim. Największe finansowe korzyści odniosła pani Iwona Gerwin. Jej wynagrodzenie było większe niż każdej ze spadkobierczyń, łącznie z tym, że pobierała znakomicie większe wynagrodzenie w trakcie prowadzenia spraw związanych z ulicą Marszałkowską, w sytuacji, kiedy spadkobierczynie otrzymywały 1000 zł rocznie. Ja nie dostałem z tej transakcji złotówki, mimo że byłem właścicielem ponoć. Natomiast dopłaciłem 2000 zł za ścieki. Moja strata na tej transakcji to jest 2000 plus straty materialne, poza tymi emocjonalnymi, o których wspomniałem, są rzędu kilkuset tysięcy złotych, ponieważ to przez panią Iwonę Gerwin. Ona doprowadziła do tego, że sprzedałem znacznie poniżej ceny, którą chciałem uzyskać moją inną nieruchomość, po to, żeby uruchomić środki na zakup ulicy Marszałkowskiej. Przez nią straciłem, wynikające z wynajmowania tej innej nieruchomości, pożytki. Także to w kwestiach finansowych to tyle. Natomiast konsekwencje związane z jako emocjonalne trwają do dzisiaj, bo do dzisiaj nie mogę odzyskać kontaktu z moją córką w wymiarze, w jakim miałem przed kwietniem 2014 roku. Rozumiem, proszę świadka, to jeżeli chodzi o tę kwestię prywatną, jest nam przykro, nie będziemy w to wchodzić. Natomiast chciałbym zapytać, dlaczego w takim razie, jak to się stało, że pani Gerwin miała namówić świadka do tego, żeby świadek zakupił tą nieruchomość, skoro przecież pani Gerwin reprezentowała
no, drugą stronę tej transakcji. Dlaczego tak się stało, pan, w pana ocenie? Znaczy, pani Gerwin chciała w tej kamienicy stworzyć swoją kancelarię adwokacką. Ja bym przez te nasze osobiste związki, wydaje mi się, że byłem no, jedyną osobą, którą mogłoby jej się udać namówić do czegoś takiego. Gdyby kamienicę kupili obcy ludzie, ona tej kamienicy nie mogłaby tam otworzyć. Te plany ona miała już w 2012 roku. Rozumiem. Czyli według tego, co świadek mówi, to dlatego kwota tej transakcji też była pewnie taka, rozumiem, 2000 zł za prawa i roszczenia, ponieważ pani Gerwin liczyła na to, że dzięki temu, że będzie miała kontakt z beneficjentem, stworzy sobie tam kancelarię, ponieważ gdyby, rozumiem, spróbowała te prawa i roszczenia sprzedać na wolnym rynku, to mogłaby uzyskać większą kwotę. Zgoda? Czy tak można powiedzieć? Z tego, czy dobrze rozumiem to? Znaczy wiem, że zarządca nieruchomości podejmował próby sprzedania tej nieruchomości wcześniej, natomiast no, bez sukcesu. Tam problem polegał na tym, że do tego, kiedy ja mam wiedzę, do 2014 roku była zwrócona jedynie ta nieruchomość budynkowa. No i z tego, co pamiętam, te zwracanie, ten zwrot trwał sam 7 lat. Trudno było ocenić, jak długo będzie trwało zwracanie gruntu. W związku z tym tam trudno mówić o wartości rynkowej nieruchomości, skoro ta nieruchomość była w taki sposób no, niepełna. No, proszę świadka, tylko że w momencie, w którym świadek kupował już tą nieruchomość, prawa i roszczenia do tej nieruchomości, no to była już decyzja reprywatyzacyjna, czyli został tylko akt notarialny do podpisania. Dlatego no, prawdopodobieństwo uzyskania tego aktu notarialnego w tym wypadku no, było bardzo wysokie, można było powiedzieć, a tu mówimy o kwocie jednak 2000 za prawa do gruntu. Ale dobrze, może inaczej. A to dlaczego ja może, przepraszam, też tak, ustosunkuję się do tego. Proszę bardzo. Ja przed zakupem śledziłem internet i jakie są oferty. I było dość sporo ofert na kamienicy, na fragmenty kamienic w Warszawie. I cena rynkowa z internetu była zbliżona do tej ceny, za jaką panie żądały, spadkobierczynie żądały za marszałkowską. Oj, obawiam się, proszę świadka, że nie, ale to oceni nam biegły też osobno. Ale w takim razie, dlaczego przepraszam, świadek... Ten, proszę pamiętać, że nieruchomość nie była całkowicie zwrócona, to jest jedna rzecz, a dwa, że remont został przeprowadzony przez miasto na częściach wspólnych niejako. Ja byłem w kilku mieszkaniach, które były wolne i one były, trudno nawet mówić o mieszkaniach, to były jednopokojowe pomieszczenia z dostępem jedynie do wody, dwupokojowe ze szczątkowymi sanitariatami. Tam funkcjonowała, proszę sobie wyobrazić, ulica Marszałkowska, 21 Warszawa, toaleta dla mieszkańców wspólna na parterze. No rozumiem, ale jednak mówimy o nieruchomości w centrum miasta, w której mogło być no, około 30 mieszkań no i, tak, i, tu, ale... i kwocie 2000 zł. Ale to w takim razie dlaczego świadek to sprzedał pani Katarzynie Smoladze? Dlaczego? Dlatego, że... Bez zysku. Od mniej więcej kwietnia, w marcu, ja przejąłem zobowiązania pani spadkobierczyń wobec pani Iwony Gerwin, które były success fee i mówiły o tym, że panie spadkobierczynie wypłacą pani Gerwin 40% po sprywatyzowaniu nieruchomości. No nieruchomość nie była sprywatyzowana do końca, nie był zwrócony grunt. W związku z tym, tak jak panie spadkobierczynie uważały, że ta nie jest wymagalna ta należność na tą datę, ja także tak uważałem. Podobne zobowiązanie, przepisane zostało zobowiązanie pani spadkobierczyń na moją osobę i dołączone do aktu przedstępnej umowy notarialnej. Przed przyjazdem pań na zawarcie ostatecznej umowy, to miało być w kwietniu 2014, pani Iwona zaczęła do mnie przesyłać, było tych propozycji bodaj 4, propozycje zmiany tego zapisu, mówiąc bardzo krótkiego o tym, że ja przyjmuję zobowiązania wypłacenia 40% wartości w gotówce lub w częściach po sprzedaży, po całkowitym sprywatyzowaniu. I pani Iwona zaczęła w formie już aktów notarialnych przesyłać mi znakomicie rozszerzone te swoje dążenia. To były projekty aktów notarialnych. Ponieważ one były
zmieniały się. To z tygodnia na tydzień były nowe propozycje, coraz gorsze dla mnie. Ja się nie godziłem. Przyjechały panie i okazało się, że one odmówiły podpisania ostatecznego aktu notarialnego w tej formie, jak został on przyjęty dwa miesiące wcześniej. Ponieważ ja się nie chciałem zgodzić na nowe warunki, ja już wtedy powiedziałem, że w takim razie mnie to nie interesuje i poprosiłem te panie, żeby zwróciły mi zapłaconą cenę, że ja się z tej transakcji wycofuję. Panie wtedy odmówiły, mówią, że już tych pieniędzy nie mają. Wtedy już w kwietniu pani Iwona zaczęła na mnie wywierać presję poprzez córkę naszą wspólną. Ja zapisałem ją za zgodą pani Iwony, do takiego bardzo dobrego przedszkola. Okazało się nagle, że z dnia na dzień pani Iwona zabrała córkę bez racjonalnych powodów. Także dziecka rzeczy zostały w przedszkolu. Zaczęła mi utrudniać kontakty. W każdym spotkaniu chciała mówić wyłącznie o tej kamienicy. To było powodem do tego, żeby... Ja nie jestem prawnikiem. Raz z jednej strony spotykają mnie te coraz nowe prawne pisma. Ja muszę dzwonić, szukać adwokatów, żeby mi wyjaśnili, co w tych aktach jest tak naprawdę zawarte, co mi z tego powodu grozi. To jest jedna strona. Szukam prawników i pomocy prawnej. A z drugiej strony uniemożliwia mi się nagle kontakt z córką. Ja wcześniej miałem kontakt nieograniczony. Mogłem się z nią widzieć i zachęcany byłem do pani Iwony do kontaktu, kiedy nie mieszkaliśmy razem, żeby tu sprawa była jasna. I nagle pani Iwona staje się osobą zupełnie inną, 180%, nieznaną mi. Znajduje się w sytuacji, to taki szok. Co się stało? Przepraszam, presja. Przepraszam, proszę świadka, trudno mi zadać to pytanie, ale niestety muszę. Czy ja dobrze to rozumiem, że córka była takim instrumentem, żeby zmusić świadka do sprzedaży tej nieruchomości pani Smoladze? Czy za pomocą córki próbowano wywrzeć na panu presję, żeby sprzedać tą nieruchomość pani Smoladze? Ta presja też rosła. I na początku ta presja dotyczyła wypłacenia nienależnego wynagrodzenia, czyli wynagrodzenia, do którego ja się zobowiązałem po całkowitym sprywatyzowaniu nieruchomości. Natomiast ta presja w czasie rosła. Potem pani Iwona zrobiła wycenę tej nieruchomości w sytuacji, gdyby ona była już w pełni funkcjonalną po remoncie. Cena w operacie była około 10 milionów i zaczęła żądać ode mnie kwoty 40% z tych 10 milionów. Co było kwotą znacznie wyższą niż kwota za żądana przez panie spadkobierczynię. Co więcej, nagle ustanowiła, znowu nie jestem prawnikiem, pani Iwona ustanowiła pełnomocnika swojego w sprawie. Pełnomocnikiem został pan Sylwester Gardocki. Sylwester Gardocki, który jest jednym ze 100 najbogatszych Polaków. Proszę sobie wyobrazić. I ja i pan Sylwester Gardocki, ja sobie biorę pełnomocnika, który ma mnie chronić przed moim byłym pełnomocnikiem, przed panem Sylwestrem Gardockim, który żąda nagle ode mnie 4 milionów złotych. Wynagrodzenia dla pani Iwony. Przepraszam, że wiedzę świadkowi słowa, ale chciałem to wyjaśnić, bo to był już moment, w którym świadek miał podpisany akt notarialny do części budynkowej. Czy w którym dokładnie roku mówimy? 2014. Ale to przed czy potem, jak świadek kupił prawa i roszczenia do tej nieruchomości wraz z nieruchomościami? To się działo przed czy po? Jak świadek już to miał, tak? Ja miałem jedynie podpisaną umowę przedwstępną. Aha, czyli to było jakby świadek miał umowę przedwstępną, tak. A jeszcze nie miał aktu notarialnego, tak? Tak, pani Iwona odmawiała będąc pełnomocnikiem spadkobierczyń, odmawiała podpisania aktu ostatecznego. I tak jak umowa przedstępna była podpisana w lutym, to umowa ostateczna została podpisana dopiero bodaj w sierpniu i to po tym, jak mój pełnomocnik złożył pozew do sądu o ustanowienie... Ja nie pamiętam nazwy. Tak, to się tak nazywało. I wtedy... Panie spadkobierczynie we Francji zostały poinformowane o tym, że się szykuje proces, że zostały spełnione wszelkie z mojej strony wobec nich zobowiązania
i nie mają szans wygrać tego procesu, a proces ten może się wobec nich wiązać z kosztami. I dopiero teraz w ten sposób pani Iwona, przymuszoną będąc, podpisała umowę ostateczną. I to był sierpień 2014 roku. No dobrze, a potem, czyli tak, rozumiem, że ta cała gra pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej, a ostatecznie podpisanym przez pana aktem notarialnym, miała na panu wymusić, próbowano na panu wymusić przekazanie większej prowizji pełnomocnikowi mocodawczyni, spadkobierczyni, tak? Tak. I ostatecznie ta prowizja skończyła się na jakiej kwocie, czy świadek pamięta? Tak, pani Iwona dostała 400 tysięcy euro. Z 600 tysięcy, które pan zapłacił? Nie, z kwoty miliona, na którą była wyceniona ta kamienica. A spadkobierczynie się na to godziły z pana wiedzy? Tak, znaczy one godziły się na wypłacenie pani Iwonie kwoty 40% wartości w pieniądzach lub w naturze. A czy kiedykolwiek była pomiędzy państwem rozmowa na temat tego, czy to są prawowite właścicielki spadkobierczynie? Znaczy to nie ulegało wątpliwości, że te panie są. Rozumiem. A proszę świadka, świadek jak już w momencie, w którym uzyskał ten akt notarialny, czyli de facto był właścicielem kamienicy w centrum miasta, jak wspomnieliśmy, to dlaczego potem świadek za tą samą cenę sprzedaje to pani Katarzynie Smoladze? Bo jak pan zauważył, ja byłem tylko formalnie właścicielem, natomiast de facto ja wcześniej podpisałem z panem Nowaczykiem umowę ustanawiającą jego... się nazywa pełnomocnikiem nieodwoływalnym. I to pan Nowaczyk de facto dysponował tą pełnomocnikiem nieodwoływalnym do czego? Do czego? Do wszelkich transakcji. Na tej Marszałkowskiej 43? Tak. Mhm. Rozumiem. Czyli można było powiedzieć, ja przepraszam za to określenie, można było powiedzieć, że pan był słupem. No w pewnym sensie chyba tak. Dobrze, a czy wymuszano na panu w jakiś sposób jednak sprzedaż tego pani Smoladze i czy cena była w jakiś sposób negocjowana? Nie. Ponieważ ja miałem tak olbrzymie problemy i prawne, bo tu ci i pani Iwona, i pan Sylwester, i te problemy osobiste, to wywróciło do góry nogami całe moje życie. Ja chciałem się tego jak najszybciej pozbyć. Ja zacząłem po psychologach, psychiatrach, prawnika chodzić, na to zacząłem czas stracić i pieniądze. I połowa roku to są wnioski do sądu o kontakty z moją córką. To jest to, co mnie zajmowało. Były takie zdarzenia, pani Iwona potrafiła naszą córkę zamknąć w domu na 2 tygodnie, nie umożliwiać mi kontaktu, zabrała z przedszkola. No, rzeczy niezwykłe dla każdego, kto ma dzieci, zrozumiałe. Kwestie kamienicy mnie zupełnie nie interesowały. Ja... Rozumiem, ale czy wtedy można było powiedzieć, że to wtedy grano jakby z sytuacją pana dziecka po to, żeby pan sprzedał to pani Smoladze? Czy to była forma nie, presji? To była moja decyzja. To moja decyzja, żeby wycofać się z tego, nie mieć z tym nic więcej wspólnego, bo ja nie mam na to czasu, chęci. Zresztą, tak jak wspomniałem, ja nie szukałem nieruchomości, ja nie planowałem kupować nieruchomości. To, że ją kupiłem, wynikało z tego, że zostałem namówiony przez panią Iwonę, która zajmowała się nią i mówiła, że no w perspektywie lat iluś, nie wiadomo, będzie rosła na wartości. Uważała to za jakiś dobry interes z jednej strony. No, z drugiej strony, w miarę gdyby się dało te lokale remontować i przywracać ich funkcjonalność, też wartość tego budynku mogłaby rosnąć. Także skłonny byłem tu widzieć jako pewną długą, bardzo długofalową inwestycję. Rozumiem. A po tym, jak pan zawarł ten akt notarialny, jak świadek zawarł ten akt notarialny, to skąd się wzięła ta kwota 2000 zł i 600 tysięcy euro? Czy to czy w jaki sposób świadek negocjował tą kwotę, czy to po prostu pan Nowaczyk, pan Robert N., przepraszam, przyszedł do pana i powiedział, że to ma być taka kwota? Jak to się stało, jakby świadek mógł przypomnieć komisji? Ta cena została ustalona przez panią mecenas Gerwin ze spadkobierczyniami jako wartość. Ja wiem, ale później, jak już świadek był, świadek sprzedał za taką samą kwotę, to potem pani Smoladze, która prowadzi interesy z panem Robertem N. I pytanie, skąd taka kwota? Czy to negocjowaliście? Znaczy, nie. Ja szukałem kogoś, kto mnie uwolni od tego kłopotu. Rozumiem. I powiedziałem, ja chcę dostać tyle, co zapłaciłem, jak najszybciej się z tego wycofać.
Proszę zwrócić uwagę na tą presję. Też ze strony dwojga adwokatów. Pan Sylwester Gardocki, nagle jeden z najbogatszych Polaków, osobiście, mimo że ma kancelarię adwokacką, kancelarię prawną dużą na Żoliborzu, osobiście pisze pisma w sprawie kamienicy. Te pisma mają na cele wykazać, że jemu się należy dużo więcej pieniędzy, niż wynikało z jakichkolwiek umów, że pani Iwonie, tak, tak. I to świadek odebrał jaką taką formę zastraszania, że może na tym stracić, mając to jeszcze dokładnie w zanadrzu, tak mając w zanadrzu tą umowę z Robertem N. do dysponowania tą nieruchomością. A kiedy ta umowa jeszcze została zawarta pomiędzy świadkiem a Robertem N. do dysponowania tą, ale w którego roku? Z tym, że 2014. Mhm. Tak, z tym, że ja dostałem od razu zwrot ceny zapłaconej panią spadkobierczynią. Od kogo? Od pana Roberta. A w jakiej formie to przekazał panu te środki? Aha, czyli przelał panu te środki, żeby pan zapłacił, rozumiem. Czyli żeby świadek zapłacił... Ja panią zapłaciłem, ponieważ cię chciałem z tego wycofać. Pan Robert niejako zwrócił mi te pieniądze zapłacone. Także ja przynajmniej ze strony finansowej, częściowo przynajmniej, przestałem mieć obawy, że ja tutaj stracę, że ktoś się podzieli bez mojej woli moimi pieniędzmi. Rozumiem. A w momencie, w którym świadek zawierał umowę tą z Robertem N. W maju 2014 roku o dysponowanie tą nieruchomością, to co pan Robert N. obiecał świadkowi za to, że pan w to wejdzie? Nic. To ja byłem tą osobą, która bardzo intensywnie szukała kogoś, kto zdejmie ze mnie ten problem i ten kłopot. Ja wiem, ale jak to się zaczęło? W momencie, kiedy, znaczy po raz pierwszy pan usłyszał w ogóle o sprawie Marszałkowskiej 43, świadek usłyszał? Znaczy ja bardzo długo słyszałem, bo pani Iwona przez to, że mieliśmy jakieś tam relacje, mi rozumiem. Opowiadała o nim. I kiedy to było po raz pierwszy, pojawiła się taka sprawa, że można reprywatyzować tą kamienicę? Kiedy mniej więcej, jak świadek pamięta? Nie pamiętam. To było, opowiadanie było o tym przez lata, bo tam było, wiązało się z wieloma problemami. I czy pani Iwona Gerwin panu wtedy mówiła, że jeżeli jakby pan tutaj pomoże, to może pan mieć z tego korzyści w przyszłości? Świadek może mieć z tego korzyści? Znaczy pomoże w jakim sensie? No zostanie tą osobą, która kupi tą nieruchomość i potem sprzeda pani Smoladze. Ale wtedy nie było w ogóle mowy o pani Smoladze. Mhm. Pomysł był taki, i dlatego myślę pani Iwona, jak to pisała, rekomendowała mnie spadkobierczynią. Jako kupującego, że przez tę osobistą, swoistą relację, przez fakt posiadania dziecka, byłem jedyną osobą, od której mogła oczekiwać więcej niż od kogokolwiek z ulicy. Ponieważ już bardzo wcześnie myślała o tym, żeby tam założyć swoją kancelarię, bo wcześniej też to co nas związało, to było to, że pani Iwona ode mnie wynajmowała lokal na swoją kancelarię. To był jeszcze jeden powód do kontaktu. Chciała się niejako usamodzielnić, a gdzieś tam w perspektywie miała to wynagrodzenie obiecane w postaci pieniędzy lub udziału w budynku. No ja byłem takim oczywistym wyborem. To rozumiem, że ten udział w budynku po tej reprywatyzacji pani Gerwin obiecywał pan Robert N., tak? Nie, spadkobierczynie. Pani Iwona miała zobowiązanie, spadkobierczynie zobowiązały się notarialnie wobec pani Gerwin na wypłacenie jej 40% wartości budynku lub oddanie 40% nieruchomości po sprywatyzowaniu gruntu i budynku. Także miało zobowiązanie, to krótkie takie na pół strony zobowiązanie pani spadkobierczyń wobec pani Iwony. Rozumiem, a proszę świadka, jeżeli świadek byłby uprzejmy powiedzieć, dlaczego świadka zdaniem spadkobierczynie prawowite, skoro co do tego nie ma wątpliwości, zgodziły się na to, skoro im się to należy, żeby podzielić się kwotą aż 40% przyszłej inwestycji z panią Gerwin. Dlaczego? Świadek by się tak zachował, gdyby był właścicielem tej nieruchomości? Znaczy, ja prowadzę działalność gospodarczą, mam trochę inne spojrzenie na kwestie finansowe. Natomiast te 40% to była kwota, którą pani Iwona miała się... Tak, to nie jest tak, że młody, nieznany prawnik
dostaje nagle tak poważną sprawę. Te panie spadkobierczynie zostały poznane z panią Gerwin przez pana, który był potem, przez pana Mirosława, który był potem zarządcą tej nieruchomości. Potem, to znaczy kiedy potem? Po reprywatyzacji? Po reprywatyzacji, tak. Mhm. Czyli to był pan zapewne, który znał pana Roberta N. albo z tego środowiska? Nie, nie, są, nie, nie, on nie znał. Nie wiem skąd. Znaczy, to jest w ogóle inna historia. Jego żona... A jak się nazywał, może świadek pamiętam? To oczywiście, bo znam go dobrze od bardzo wielu lat. Mhm. A jak się nazywa? Mirosław Wójcik. Mhm. Rozumiem. I żona pana Wójcika chodziła z panią Bugę i Paselek do szkoły, zanim one są Polkami, które wyjechały w czasach socjalizmu do Francji i tam poznały swoich przyszłych mężów. One się wychowywały w Polsce. I jego żona, jak on mówił, 30-30 parę lat wcześniej, chodziła z nimi do szkoły. Te panie wywodziły się z bardzo znamienitej rodziny, bardzo zamożnej. Polsce. I to nie jest tak, że one miały roszczenia do tej jedynej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej. One opowiadały mi, pamiętam, miałem okazję je spotkać przecież, i tym, że na przykład jej rodzina była w posiadaniu kamienicy, która została po wojnie rozebrana, a była w miejscu, gdzie się znajduje hotel Forum, czyli skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. I takich nieruchomości miał jeszcze w Warszawie kilka. Miejsc, gdzie były jakieś nieruchomości, roszczenia, i miały jakieś miejsca też w Polsce. Jakieś majątki, które stracili za socjalizmu. I ci państwo mieli ze sobą znajomość. Pan Mirek prowadził, biznesmenem prowadził różne interesy i na jakimś etapie, nie wiem, gdzie poznał panią Iwonę Gerwin, która była młodym prawnikiem. Wiem z tego, co pan Mirek mówił, że państwo byli bardzo blisko, ale to naprawdę bardzo blisko związani. I pan Mirek w ramach tego, że pani Iwona w wielu rzeczach innych formalnych mu też pomagała, poznał panią Gerwin z tymi spadkobierczyniami. Ponieważ angażował się też finansowo w kwestię budynku, to pan Mirosław wyłożył pieniądze na spłacenie tego pana Hermuta, który był jednym z spadkobierców, no, chciał za to mieć jakiś udział po sprywatyzowaniu. I te 40% miało zostać podzielone między pana... Ja, jeżeli mógłbym na sekundkę stanąć przy panu tym Hermucie, bo... czyli kto dał pieniądze na spłacenie pana Hermuta? Pan Wójcik. Jaka to była kwota? 50 tysięcy złotych. A w akcie notarialnym jest złotówka. To co zresztą? Nie wiem. Ja, to jest coś, co zasłyszałem. Ja... Rozumiem. A kto kontaktował się z panem Hermutem? Nie wiem. To ja tylko tyle wiem, że pan Mirek spłacił pana Hermuta i wtedy spadek przynależny był tylko tym dwóm paniom z Francji. Rozumiem. Proszę świadka, czy świadek mógłby, ja chciałbym do tego wrócić, czy świadek mógłby tak mniej więcej chociaż tak spróbować sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy rozmawiał świadek z panią Gerwin o możliwości reprywatyzacji tej marszałkowskiej? Znaczy 40? Ja o możliwości reprywatyzacji nie rozmawiałem. No, czy pani... przejęcia tej kamienicy, czy jakkolwiek inaczej? Pani Iwona zaczęła mnie namawiać na to mniej więcej rok wcześniej. Czyli który to był rok? 2013. Mhm. Zaczęłam mówić o możliwości, zaczęłam próbować namawiać mnie na... znaczy nie, przepraszam, były takie może wcześniej jeszcze rozmowy i ze mną, i z panem Mirkiem. Natomiast no, to taka bardzo luźna i niezobowiązująca. Ja wcześniej, w 2012 czy 2011, na zasadzie, że jest taka możliwość, czy ja bym chciał się w to włączyć, że właśnie pan Mirek, pani Iwona, no i ja, gdyby doszło do skutku, ja nie bardzo wtedy byłem zainteresowany i to jakoś tak ucichło. Który był rok, proszę świadka? 2011, może 11, 12 jakoś tak, ale to była jedna, może dwie rozmowy. Takie raczej jako ciekawostka. Tak to traktowałem, natomiast już takie do poważniejszych rozmów doszło w roku 2013 i tutaj pani Iwona zaczęła mnie mocno namawiać. A co więcej, pani Iwona prowadziła dla mnie bardzo wiele spraw.
związany z moją działalnością gospodarczą. Wielokrotnie była moim pełnomocnikiem także. Także niejako miałem dla niej pełne zaufanie. I zaczęła mnie namawiać, ponieważ ja nie miałem pieniędzy, to ona zaczęła szukać możliwości zaciągnięcia kredytu w banku. Okazuje się, że banki nie chciały tego kredytu udzielić, ponieważ ten grunt nie był oddany spadkobierczyniom. Ale na zdobycie tej wiedzy i na te rozmowy, no to się zeszło. Właśnie rok 2013, pod koniec roku, no jakoś tam i ze sprzedaży jakiejś mojej nieruchomości, z jakichś tam innych oszczędności, w końcu zebrałem pewną kwotę, no i można było myśleć o finalizowaniu transakcji. Rozumiem. Proszę świadka, bo... Czy świadek sobie przypomina taką rozmowę, albo czy kiedykolwiek rozmawialiście z panią Gerwin właśnie w latach 2012-2013? Dlaczego jeszcze mocodawczynie z Francji nie mają podpisanego aktu notarialnego, skoro decyzja reprywatyzacyjna była w 2010 roku? Znaczy, kwestie prawne są mi obce. Miałem pełne zaufanie do pani mecenas i kwestii formalnych ja nawet nie do końca rozumiem, co pan mówi, bo, rozumiem. Właśnie, bo nie jestem prawnikiem. Wszystkie te kwestie zajmowała się pani mecenas i w języku takim zrozumiałem dla zwykłego człowieka mi je przekazywała. Rozumiem. Dobrze, to chciałbym jeszcze zapytać, czy kiedykolwiek w tym czasie, w tym okresie rozmawiał świadek na temat tej nieruchomości ze świadka bratem? Nie. A do 2016 roku, czy to się zdarzyło? Nie. Ani razu? Znaczy 2016. Ja przepraszam, że muszę to przypomnieć, ale świadek jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Znaczy, musi świadek mówić prawdę. Jeżeli rozmawiałem, to jedynie w kontekście tego, że znalazłem się w tak nagle niesłychanej sytuacji. A kiedy to było? Znaczy, jeżeli miało miejsce, no to po tych wszystkich wydarzeniach z kwietnia, które zaczęły się w kwietniu 2014 roku, czyli kiedy pani Iwona nagle zaczyna zmieniać warunki naszej umowy. Rozumiem. A co brat sugerował, żeby zrobić? Znaczy, nie pamiętam, żeby coś... No bo znaczy, świadek wspomniał, że się poradził, no to co brat... Znaczy, nie powiedziałem, że się poradziłem. Ja przyznałem, że mogliśmy rozmawiać o tym, że ja mogłem się na zasadzie wyżalać, no ale co zrobić? No, trzeba się bronić. I to w 2014 roku była jedyna rozmowa? Znaczy, no potem już nie miałem powodu o tym rozmawiać. Ja próbuję to zostawić za sobą, zamknąć temat, wyrzucić kluczyk daleko i żyć. Dobrze, rozumiem. A czy zastanawiał się świadek kiedyś że świadek sam mógł w momencie, w którym świadek posiadał te praktycznie prawa do tej nieruchomości, że świadek mógł tego nie sprzedać pani Smoladze, tylko samodzielnie na rynku, albo inaczej, przepraszam, inaczej, odświeżę, inaczej zadać pytanie. Czy świadek rozważał po uzyskaniu prawa do tej nieruchomości, czy świadek rozważał, żeby samodzielnie poszukać kontrahenta, czy to musiała być pani Smolaga? Znaczy... Ja miałem podpisaną umowę notarialną z panem Robertem N., w którym on zostawał moim pełnomocnikiem nieodwoływalnym. Czyli on, czyli według tej umowy, bo ja jej nie widziałem, czyli ta umowa by świadczyła o tym, że on jakby wykonywał wszystkie czynności tak, związane z tą nieruchomością za pana. Tak, i że ja nie mam prawa tak naprawdę wykonywać żadnych czynności, że to on jest tym władnym. A czy kontaktował się pan z nim może w tym czasie, nawet pytając o to, czy pan nie straci na tej transakcji, za ile, prawda, i tak dalej, czy to wszystko robiła pani Gerwin w pana imieniu? Znaczy nie. Ja już dostałem zwrot pieniędzy wypłaconych panią spadkobierczynią i temat przestał mnie interesować. Ja się wtedy zająłem kwestiami kontaktów z moją córką, które mi uniemożliwiano. A czy pani Gerwin wspominała kiedyś panu może o tym wniosku, który złożyła do sądu w imieniu swoich mocodawczyni, który miał dziwne błędy formalne? Czy kiedyś wspominała o tym? Nic, pierwsze słyszę.
Rozumiem. No to dobrze, to w pierwszej turze to wszystko z mojej strony. Paweł Lisiecki. Dziękuję. Proszę świadka, kiedy poznał się pan z paniami Jolantą Bugę i Urszulą Pasylesz? Znaczy to było jakoś, mógł być rok, dwa, tak. Ja je poznałem wcześniej niż w kancelarii notarialnej. To mógł być rok 2013, bo jak byłem u mojej córki, u pani Gerwin w domu, to panie były, bawiły się z moją córką i przez chwilę żeśmy mieli okazję porozmawiać o tych kwestiach, ale głównie o dzieciach żeśmy rozmawiali. I to był raz pamiętam. Rozumiem, że pani Gerwin skontaktowała pana z tymi paniami. Wspominał pan o tym, że... Może inaczej. Kto panu zaproponował nabycie praw i roszczeń do Marszałkowskiej 40? Pani Gerwin. Proszę powiedzieć, czy była w tym jakaś rola pana brata Jakuba, byłego zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami? Żadna? Żadnej. Raz tylko rozmawialiście, tak? W 2000. Ale to już post factum. Post factum. Post factum, kiedy zaczęły się rzeczy dziwne dziać. A wiedział pan o decyzji zwrotowej z 2010 roku, wydanej przez pana brata? Czy ja nawet nie wiedziałem, że to mój brat. Ja się teraz od państwa dowiedziałem. Wydał decyzję. No. Kiedy dowiedział się pan o tym, że testament Heleny Rosińskiej mógł zostać sfałszowany? Pierwszy raz słyszę coś takiego od pana teraz. Jeszcze pan, proszę pozwolić wyjaśnić. Kwestie formalne, ja nie jestem prawnikiem, ja się na tym nie znam, ja się tym nie zainteresowałem. Zajmowała się pani Gerwin. Ja dostawałem pewne syntetyczne, ostateczne informacje. A czy te informacje, w jaki sposób pan dostawał te informacje? Mailem? Drogą telefoniczną, SMS-em? Znaczy, tak jak wspomniałem, mamy dziecko, 6-letnią córkę. Ja parę razy w tygodniu, w weekendy, w tygodniu odwiedzałem panią Gerwin w jej domu i odwiedzałem moją córkę. 6-letnią córkę pan mówi, znaczy, tak? Teraz. 6-letnia, wtedy miała 2 latka. To zaraz. Znaczy, się widzieli ze moment. 6-letnia córka to jest... Mamy 2017 rok, czyli... Urodzona lipiec 2011. Czyli w 2010 roku z panią Gerwin musiał się pan już znać. Tak, nawet w 2003 chyba. W 2000 którym? Trzecim. Trzecim? Żeśmy się poznali, tak jak pamiętam. A proszę powiedzieć... W 2003 roku, tak, się państwo poznaliście. Czy pani Gerwin, może pan przypomni, kiedy pani Gerwin zaczęła wspominać o Marszałkowskiej 43? Znaczy, jedno czy dwa takie spotkania mieliśmy z panem Mirosławem i z panią Iwoną w roku 2011 lub 2012, gdzie mówili o jakimś pomyśle, że panie odzyskują, te panie z Francji odzyskują kamienicę i że będą chciały ją zapewne sprzedać i czy ja bym ewentualnie zainteresowany, ale to takie bardzo wstępne rozmowy, nic konkretnego. I tego natomiast takie rozmowy poważniejsze już, jakby to faktycznie ten zakup sfinalizować, no miały miejsce od 2013 roku. Proszę powiedzieć, jaką nieruchomość pan zbył, aby nabyć Marszałkowską 43? Przepraszam? Jaką nieruchomość pan zbył, aby nabyć Marszałkowską? Lokal przy Alejach Jerozolimskich 49. I tam była wcześniej kancelaria pani Gerwin? Tak. Od kiedy zna pan pana Roberta N? I kto pana zapoznał z panem Robertem N? Znaczy, ja go znam gdzieś zapewne od maja 2014, jak go poznałem, nie wiem, szukałem w internecie wiedzy o tym, gdzie, kto mógłby być zainteresowany zakupem tej nieruchomości i wydaje mi się,
że jakoś w ten sposób, że trafiłem na kancelarię, która się chwaliła ilomaś. No. A czy pani Iwona Gerwin znała Roberta N. przed panem? Według mojej wiedzy nie. A jeżeli chodzi o panią Katarzynę Smolagę, od kiedy pan ją zna? Nie znam pani Smolagi, nigdy jej w życiu na oczy nie widziałem. A akt notarialny, który był podpisywany? To miałem pełnomocnika, którym był pan Robert N. i to on w moim imieniu ten akt podpisał. Proszę. Wspomniał pan o panu Mirosławie Wójciku. Tak. Że zna go pan od kiedy? 2010? Nie, dużo wcześniej. Dużo wcześniej, tak? A mniej więcej? 2000 który rok? Znaczy, może początek lat 2000. Rozumiem. A czy wiedział pan o tym, że pan Mirosław Wójcik miał pełnomocnictwo od pani Pasalesz i Bugę? Do reprezentowania ich? Na jakimś etapie tak. Tak, mam tą wiedzę od jakiegoś czasu. Od jakiego czasu? Mniej więcej? Kilka lat. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Według kolejności Sebastian Kalet. Dziękuję. Proszę świadka, iloma sprawami takimi jak Marszałkowska 43 w ramach swojej działalności świadek się zajmował? Była to pierwsza i gwarantuję panu, że ostatnia. Czyli sprawa Marszałkowskiej 43 była jedną sprawą, w której pan był stroną umów, które dotyczyły bądź zreprywatyzowanych nieruchomości, bądź nieruchomości, które mogły być zreprywatyzowane. Tak. Chciałbym wrócić do kwestii pana Roberta N., o poznanie pana Roberta N. Czy miał pan wiedzę od swojego brata, że w tym czasie pana brat znał Roberta N.? Nie pamiętam. Bo w tym czasie zdaje się byli wspólnikami biznesowymi. Czy miał pan taką wiedzę? Nie wiem tego, że byli pierwsi. Nie wiem, znaczy wiem z doniesień medialnych. Rozumiem. Proszę świadka. W związku z tym, że jak pan mówi, pan szuka w internecie osoby, która może nabyć od pana te potencjalne roszczenia i ten budynek, odnalazł pana Roberta N. Czy pytał się pan swojego brata, wtedy już byłego dyrektora, wicedyrektora BGN-u, jaką ma opinię na temat tego adwokata z tego powodu, że jako były dyrektor miał na pewno wiedzę o jakości działania pełnomocników? Moja pani pełnomocnik poleciła mi, żebym uchylał się odpowiedzi na pytania związane z moim bratem przez to, że mój brat jest zatrzymany. To jeżeli pan pozwoli, rozumiem, skorzystam z tego prawa. Wydaje mi się, że takie prawo w tym przypadku panu przysługuje. I teraz kwestia kwot i dat. Kiedy zawarł pan umowę przedstępną z panią Iwoną Gerwin reprezentującą spadkobierczynię? Panie spadkobierczynie przyjechały do Polski na czyli podpisanie nie była, umowy czyli osobiście były do, tak. Przystąpiły do umowy przedstępnej, tak? Tak. W umowie przedstępnej, tak jak pan wspomniał, określono warunki wynagrodzenia pani mecenas Gerwin. Tak. Na 40, to był osobny dokument. To nie i było w tym dokumencie była ta kwota 40% success fee? Tak. Że po udanej sprzedaży dalszej 40% pan... Że po odzyskaniu nieruchomości w tym budynku wynagrodzenie było należne, po odzyskaniu budynku i gruntu wysokość 40%. Czy to było dodatkowe 40% od tych 600 tysięcy euro? Znaczy nie, kwota była... Panie ustaliły kwotę sprzedaży na 1 000 000 euro i dorozumienie było takie, że dla pani panie dostają 600 po 300 każda, a pani Iwona 400. To było w tej umowie przedstępnej, tak? Było zobowiązanie. Oprócz aktu notarialnego było zobowiązanie pani notarialne, które ja przyjąłem na siebie i mówiło o tym, jak ma wyglądać wynagrodzenie pani. Rozumiem. Pani czy w tym czasie znał pan Roberta N? Nie. Kiedy pan zawarł umowę z panem Robertem N? W maju 2015. I ta umowa dotyczyła przekazania... 2014. W maju, tak? Tak. I wtedy wskutek tej umowy pan Robert N. przekazał panu za prawo do dysponowania pana prawami z tej umowy przedstępnej za kwotę równą tej kwocie, która była w akcie notarialnym, tak? Znaczy ja do tej pory zapłaciłem panią 450 tysięcy euro.
W związku z tym pan Robert zwrócił mi tą kwotę, natomiast brakujące 150 tysięcy euro on zapłacił paniom spadkobierczyni. Bezpośrednio. Przelewem, no to czyli przelew był między panem Robertem N. a spadkobierczyniami za umowę, którą pan zawierał. Znaczy, może nie bezpośrednio, to było z depozytu notarialnego. Czyli pan złożył tę kwotę do depozytu? Czy pan Robert N. złożył do depozytu, z depozytu podjęło spadkobierczynię, tak? Znaczy, tą kwotę, znaczy tak, ja już zapłaciłem część z ceny. Ta cena została mi w formie przelewu przez pana Roberta zwrócona, a resztę ceny, brakujące, 150 tysięcy euro, została zapłacona z depozytu notarialnego panią. Ale pan Robert N. w maju 2014 roku przekazał panu te pieniądze, po zawarciu między wami umowy, tak? Tak. Dobrze. Czy miał pan informację od pani mecenas Gerwin o możliwym zawarciu umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego przez miasto stołeczne Warszawa? Nie. Czy w między lutym a... Może nie, przepraszam, wrócę do pańskiego pytania. Może pan powtórzyć? Czyli mam pytanie dotyczące pani Gertrudy J.F. Czy pan poznał kiedykolwiek nie. panią Gertrudę J.F.? Nie. Czyli z nią pan również telefonicznie nie rozmawiał? Nie. Czy w czasie między lutym a lipcem 2014 roku, w czasie kiedy toczyły się rozmowy na temat przyjęcia budynku i roszczeń, kontaktował się pan z jakimkolwiek pracownikiem BGN-u? Nie. Znaczy po tym, jak zawarłem umowę z panem Robertem N., ta kwestia praktycznie przestała mnie interesować. Ja zacząłem się interesować moją córką i kontaktami z moją córką. Rozumiem. Natomiast, ponieważ pani Iwona nie była świadoma tego, to wynajęła sobie pełnomocnika w osobie pana Sylwestra Gardockiego i zaczęła się korespondencja z moim pełnomocnikiem celem uzyskania ode mnie większego wynagrodzenia. Rozumiem, bo właśnie do tej kwestii chciałbym teraz przejść. Zgodnie z tym, co pan mówił, 1 000 000 euro była kwota transakcji, 400 tysięcy euro jako wynagrodzenie dla pani mecenas, 600 tysięcy euro jako tak naprawdę cena, którą uzyskują po potrąceniu wynagrodzenia pani mecenas, panie spadkobierczynie z Francji. Tutaj dzięki informacji podanej przez przedstawicieli miasta wiemy, że powierzchnia lokali w tym budynku to jest 1492 metry kwadratowe. Zgodnie z ceną, która została zawarta w akcie notarialnym, 1 000 000 euro, cena za metr wynosi 2600 zł za metr powierzchni lokalu w centrum Warszawy. Kto, w jaki sposób była ustalana kwota? Czy był czyniony operat szacunkowy wartości tej nieruchomości, bo ta kwota może budzić wątpliwości? Znaczy, to ustaliły panie spadkobierczynie i ustaliły czy tą cenę. To była kwota, które one uznały za satysfakcjonującą do zawarcia tej umowy, tak? Natomiast no, pan mówi lokal w centrum Warszawy. Ja widziałem 3 z tych lokali. Pamiętam jedno takie pomieszczenie, ponieważ, znaczy tak, po pierwsze tam były te lokale, które były puste, które ja widziałem, to były lokale po podziale większych mieszkań. W związku z tym nie posiadały pewnych no, łazienek na przykład. I jedno pamiętam takie było dwupokojowe. Znaczy, rozumiem, pan odpowiadał wcześniej na to pytanie dotyczące pana wiedzy na temat stanu poszczególnych lokali. To zostało zanotowane. Ruina. Natomiast proszę świadka. Ale proszę wziąć pod uwagę, że to w znakomitej mierze była ruina. Zatem no ten budynek nie, stoi, wydaje się, że stać państwo będzie. Podpowiadają po remoncie, on był na zewnątrz, natomiast ja widziałem fizycznie te lokale. Lokal polegający na tym, że jest jeden pokój, w którym w rogu jest taka umywalka żeliwna i wokół wybutwiała podłoga, łącznie z butwiejącymi stropami. I to cały to jest lokal w centrum Warszawy, a wychodek proszę bardzo na parterze. Dobra, proszę świadka. Teraz mam pytanie dotyczące tego, czy ta kwota, która była w akcie notarialnym podana, czyli te 1 000 000 euro, to była jedna kwota, która została przekazana w związku z tą transakcją? Tak. Czyli nie było żadnej innej kwoty, która nie znalazła się, nie była odzwierciedlona w akcie? Nie. I teraz wróćmy do kwestii pana umowy z panem Robertem N.
Pan udzielił panowi Robertowi N. pełnomocnictwa nieodwolnego, tak? Tak. Za kwotę równą kwocie, która była w umowie przedwstępnej, tak? Tak, został mi zwrócony. Miało to miejsce w maju, tak? Tak. Teraz pragnę pana poinformować, że umowę przekazania nieruchomości zawarł pan w lipcu, a nie w lutym, bo w lutym była umowa przedwstępna. Umowa przedwstępna nie powodowała konieczności spłacania kogokolwiek. Dopiero zawarcie umowy tej przyrzeczonej w lipcu spowodowało konieczność dokonania znaczy, przelewu. Pan, zatem pan debaczy, świadka, pan się myli. Proszę zatem proszę świadka, proszę o potwierdzenie, że w momencie, kiedy był pan zobowiązany do przelania środków, miał pan już te środki od pana Roberta N. z tytułu umowy z pełnomocnictwa nieodwolnego. Do przelania, proszę powiedzieć, jakich środków? Z umowy przedwstępnej. Ale ja już mówiłem parokrotnie, że ja zapłaciłem większość ceny wcześniej. Przed zawarciem właściwej umowy, tak? Tak. To wynikało z umowy przedwstępnej, że ja będę panią płacił, znaczy tam było na parę przelewów to rozbite, tak, ale ja im przed ich przyjazdem w kwietniu ja zapłaciłem większość ceny. One przyjechały w kwietniu na podpisanie aktu ostatecznego, notarialnego, no, kiedy miały już większość ceny zapłaconej przeze mnie. No, proszę świadka, były dwie umowy, z lutego i lipca. I na podstawie których umów świadek przekazywał jeszcze środki. Teraz pan nie rozumie. Znaczy, no, proszę świadka, umowa z lipca powołuje się na umowę z lutego, przedwstępną. I umowa przedwstępna z lutego, jak każda umowa przedwstępna, zawiera pewne konieczne składniki, jak na przykład cena i warunki. I w tej zgodnie z, bo niestety nie, komisja nie dysponuje umową przedwstępną, ale umowa przedwstępna, pytanie dotyczy tego, kiedy były przelewane środki. Powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Spadkobierczy. Umowa była taka, że po podpisaniu umowy przedwstępnej ja zaczynam płacić panią. Czy od lutego? Środki, tak. Umówiliśmy się, że po zapłaceniu 75% ceny spotykamy się celem podpisania aktu ostatecznego. I to podpisanie miało nastąpić w kwietniu 2014 i w tym celu panie przyjechały do Warszawy. Spotkaliśmy się u notariusza, gdzie panie odmówiły podpisania wbrew pierwotnie przyjętym ustaleniom tego aktu ostatecznego, motywując to tym, że ja powinienem już teraz wypłacić pani Iwonie Gerwin jej wynagrodzenie. W związku z tym ja pragnąłem panią przypomnieć, że one same zobowiązały się, a ja przyjąłem tylko to ich zobowiązanie, do wypłacenia w honorarium pani Gerwin po całkowitym sprywatyzowaniu nieruchomości, czyli po odzyskaniu i gruntu, i w maju pojawił się pan Nowaczyk, który zaproponował panu uwolnienie się od tego problemu. Ja, ponieważ zaczęły się te moje problemy, że... znaczy. To już przed przyjazdem pani z Francji na podpisanie tego aktu ostatecznego pani Iwona zaczęła do mnie wysyłać w formie projektów aktów notarialnych. To, tak, projekt tego porozumienia to już Przodek mówił, tak? Tak. Który zawierał te zmiany dotyczące wynagrodzenia i tak dalej. Czyli, przestało, czyli w kwietniu, też nie chciałbym, żebyśmy się powtarzali. W kwietniu była ta zmiana, w maju pojawia się pan Robert N., który zawiera z panem umowę, przekazuje panu środki, które pan niejako miał zainwestować, bądź w części już zainwestował w te transakcje. Oddaję mi pieniądze, które wydałem. Mhm. I w lipcu jest realizowana ta umowa końcowa już z panem Robertem N. jako pana pełnomocnikiem. Tak. I on ostatecznie podejmował decyzję o tym, jaki będzie... Tak. Umowa, a ma pan może wiedzę, ta, czy pan Robert... pozwoli pan skończę. Umowa ta dochodzi do skutku dlatego, że jest już ze strony mojego pełnomocnika, o czym chyba mówiłem wcześniej, pozew złożony do pozew sądu. Pozew o przystąpienie do umowy, tak. Tak. Mhm. I to wymusza na pani Iwonie jako pełnomocniczce spadkobierczyń podpisanie tej umowy ostatecznej. Rozumiem. To teraz... moje ostatnie pytanie, czy ma pan może wiedzę, czy spadkobierczyni wyrażały wolę, by ostatecznie nieruchomość trafiła w ręce pana Roberta N. Czy pan ma taką wiedzę od pani mecenas Gerwin? Nie mam. Czyli spadkobierczyni nie wypowiadały się na temat osoby, która znaczy, może pozyskać nieruchomość? Panie straciły zainteresowanie sprawą marszałkowskiej w chwili, kiedy dostały pieniądze. Okej, rozumiem, dziękuję. Czyli to było do końca marca 2014 te płatności płynęły.
A potem jeszcze, potem jeszcze jedna płatność. No w maju. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Moje pierwsze pytanie, bo o ile staram się otworzyć sobie dobrze ten dosyć skomplikowany stan faktyczny, to generalnie pana sytuacja była bardzo trudna i nagle pojawił się pan mecenas Robert N., który zaproponował panu pełnomocnictwo nieodwołalne, które jest bardzo daleko idącym umocowaniem pełnomocnika, ale już nie wchodźmy w ten wątek. I zaproponował, że określona kwota, którą tutaj pan wcześniej wymienił, zostanie panu w zamian za to pełnomocnictwo zapłacona w takich ratach, jak pan to powiedział. A czy w jakikolwiek sposób negocjował pan tę kwotę, którą tutaj wcześniej usłyszeliśmy? Czy były jakieś negocjacje prowadzone, żeby tak naprawdę nie być stratnym, pana, a może nawet jeszcze raz zarobić? To nie jest tak, że pan Nowaczyk pojawił się. Ja intensywnie szukam kogoś, kto zdejmie mi z pleców ten ciężar i ten kłopot. Dla mnie, pan mówi o jakichś negocjacjach. Czy pan zdaje sobie sprawę, jaka to jest sytuacja, gdy nagle uniemożliwia się panu kontakt z dzieckiem własnym, a pan mówi, że ja mam głowę do negocjowania jakiejś kwestii kamienicy. Ja szukam kogoś, kto zdejmie ze mnie ten ciężar i oddaje mi moje pieniądze. Ja już tak jak wspomniałem, gdy panie z Francji przyjechały tutaj na podpisanie, tu w połowie kwietnia, podpisanie umowy ostatecznej, a pani Iwona zmieniła warunki, to ja od razu im powiedziałem, dobra, nie chcecie, oddajcie mi moje pieniądze, nie widzieliśmy się, nie ma sprawy, nie interesuje mnie to, nie jest mi to do szczęścia ten problem potrzebny. To panie powiedziały wtedy, że one mi pieniędzy nie oddadzą, bo one nie mają, bo one już wydały. One mówiły, że córce jakieś mieszkanie chcą kupić. I stąd się zaczęły moje poszukiwania. Ja bym z tego, gdyby te panie pieniędzy nie wydały, to ja bym ta rozmowa była rozwiązana wcześniej. I nie musiałbym szukać innych opcji i nie spotkałbym na drodze swojego życia pana Roberta N. To w nawiązaniu do tego wątku, który pan poruszył, bo tak cały czas pan podnosi kontakty z dzieckiem, które nagle zostały przez panią... Bo są dla mnie najważniejsze w moim życiu, wie pan? Rozumiem. To jest coś, co jest ważniejsze od wszelkich kamienic na Marszałkowskiej, w Alejach Jerozolimskich. Moja córka jest dla mnie najważniejsza. Rozumiem jak najbardziej i to szanuję. Natomiast moje pytanie sprowadza się do tego, czy pani Gerwin stawiała panu jakieś ultimatum, czy mówiła wprost, jeżeli podejmie pan takie i takie decyzje, to te kontakty będą lepsze, czy w ogóle będą? Czy tak, to było tylko takie, tak, mówiła, taka nadzieja po prostu? Nie, mówiła, rozlicz się ze mną, będziesz córkę widział. Czyli to była taka obietnica, deklaracja można powiedzieć? Nie, to słowna. Był taki szantaż. Daj mi 400 tysięcy euro, to ci pozwolę córkę widzieć. A jaką pan miał gwarancję, że tak będzie? Bo równie dobrze mógł pan to zrealizować i dalej mogła być taka sytuacja patowa, jak była. Jaką pan miał gwarancję, że rzeczywiście tak będzie, jak pani Gerwin panu deklarowała? No gwarancji chyba nie może być żadnej w takiej sytuacji. To w takim razie kolejne pytanie, bo skoro jest pan biologicznym ojcem, to czy inicjował pan kiedykolwiek jakieś postępowania, sądowe postępowania przed sądem rodzinnym o ustalenie kontaktu z dzieckiem, bo wydaje mi się, że w tej sytuacji to chyba jest jedyne i najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza mając pełnomocnika. Bardzo złe rozwiązanie. Przepraszam, to pytanie muszę uchylić, niech się na mnie gniewać, ale to nie ma nic wspólnego z postępowaniem. Bardzo przepraszam pana ministra, proszę dalej. Oczywiście, rozumiem. Dobrze, to w takim razie jakby pan zechciał mi powiedzieć, bo też to pytanie już wcześniej się pojawiało, ale czemu nie próbował pan samodzielnie uzyskać użytkowania wieczystego tej nieruchomości? Przecież to w jeszcze większym stopniu mogłoby rozwiązać problemy, aniżeli tutaj kontakt pana, z panem Robertem. Bo ja mam z czego żyć. Ja mam z czego żyć. I co więcej, wie pan, ja mam pewną taką swoją działalność społeczną. Ja dostałem odznaczenia państwowe, w tym od prezydenta Kaczyńskiego, za moją działalność, która kosztowała mnie już wiele milionów złotych. Stać mnie było dla celów wyższych wydać takie pieniądze, nie mam z tego nic, nie mam potrzeby angażować się w takie interesy jak z tą kamienicą, zawsze się na tym nie znam. Rynek nieruchomości jest mi obcy. Nie znam się na kwestiach formalnych i prawnych dotyczących zwrotów. Jest to mi obce i nie chcę się tego poznać. Nie jest to mi, nie mam czasu, nie jest mi to do niczego potrzebne. Skoro tak, to czy w ogóle angażując się w te kwestie, bo
Czy robił pan jakąkolwiek analizę ryzyka i czy przewidywał pan, jakie tutaj mogą wystąpić problemy i inne różne okoliczności nieprzewidziane, kiedy w ogóle podejmował pan czynności w celu nabycia praw i roszczeń do tej nieruchomości? To bardzo pobieżne. Znaczy wiadomo, że było, że nie wiadomo, kiedy miasto odda grunt. Nie wiadomo było, co można z tą kamienicą dalej. Nie było, znaczy były jakieś ogólne pomysły, co można robić, ale nic konkretnego. Zwłaszcza, że właśnie jak można zarządzać nieruchomością, w której no, ułamek lokali jest wolny. To, znaczy, jeżeli chce się mieć pomysł, no to jak móc ten pomysł realizować inny niż to, że mieszkają tam ludzie, którzy mieszkają, jeżeli lokale są zajęte. Co więcej, tutaj pieczę nad tą kamienicą sprawuje konserwator zabytków, co dalej wprowadza pewne ograniczenia. Także dopiero rozwiązanie tych różnych kwestii mogłoby powodować, że można mieć jakieś pomysły. To w takim razie po tym, co usłyszałem, aż ciśnie mi się na usta pytanie, czy nie myślał pan, żeby po prostu nie robić tego, nie wchodzić w ten, nazwijmy to biznes, który nie wiadomo, co przyniesie i jakie będą konsekwencje. Ale widzi pan, tu dotyka pan bardzo delikatnej kwestii, no bo trudno jest odmówić pewnych rzeczy, na których zależy matce pana dziecka, wie pan. No, żeby te relacje były poprawne, nie mieszkaliśmy razem, ale żeby te relacje były poprawne, no skłonny byłem do pewnego stopnia ugiąć się przed sugestiami pani Iwony, no zwłaszcza, że ona wydaje się kompetencje w odzyskiwaniu jakąś zyskała w międzyczasie, wiedzę i umiejętność. I ona deklarowała, że ona wszelkimi kwestiami formalnymi, w przypadku gdybym ja został właścicielem, wszelkimi formalnymi kwestiami będzie się zajmować dalej, tak jak się zajmowała wcześniej. Czy pani Iwona, pani mecenas Gerwin ma jakiekolwiek relacje osobiste czy zawodowe łączyły panią kiedykolwiek z panem Jakubem R., z pana bratem? Pierwsze słyszę. Nic o tym nie wiem. Nie sądzę. Brat był szczęśliwym ojcem i mężem, dopóki nie został osadzony. A czy jeszcze ktokolwiek w całym tym postępowaniu, oprócz pani Iwony, która tutaj nakłaniała pana do podjęcia takich, a nie innych kroków, czy ktokolwiek wywierał nacisk na pana, czy jakieś były sugestie związane właśnie z tymi decyzjami, że kupuje pan te prawa i roszczenia, później, że prawda, podejmuje pan takie, a nie inne działania, ustanawia pan pełnomocnika nieodwołalnego? Nie. Nikt więcej w to nie ingerował? Nie, tak jak mówię, żeśmy z panią Iwoną się znali przez tych lat, no co najmniej 10 wcześniej. Mieliśmy wspólne dziecko. Pani Iwona wielokrotnie reprezentowała mnie w sądach, żeśmy się często widzieli. No, były to jakieś zależności. I wydawało mi się, że no, jak zawieramy kolejną w naszym życiu jakąś umowę, no to ona zostanie wypełniona. Natomiast tutaj rzeczywistość się okazała zupełnie inna i te wszystkie dalsze działania no, są konsekwencją tego, że pani Iwona zmieniła warunki umowy. A czy miał pan wiedzę, albo kiedykolwiek pan dociekał, czemu poprzednie beneficjentki tych nieruchomości, czyli panie Bugę i pani Paselesz, chciały zbyć te swoje uprawnienia? Czy pan wiedział albo dociekał? Dlaczego? Nie. Znaczy, no, ja, jak je widziałem, no to jedynie mówiły, że chcą sprzedać i nie wnikałem, jakie są powody tego. Czyli mówiąc krótko, to się jedynie opierało na zaufaniu do kompetencji pani Gerwin. Znaczy, relacje pań spadkobierczych z panią Gerwin mogę odnieść wrażenie, znaczy jestem wręcz pewny, wyszły poza taką relację prawnik-klient. Bo tak jak mówię, panie odwiedzał, widziałem panią, pani Iwony w Gerwin, bawiły się z moją córką, starsze panie. Tutaj przy zawarciu tego aktu ostatecznego znowu potencjalnie wbrew swojemu interesowi zadziałały. Znaczy odmawiając podpisania aktu ostatecznego w tej formie, jaki był przyjęty w lutym, no narażały się na pewne konsekwencje. I dopiero taki ostateczny przymus pod, i to też finansowy, no, że nie ma możliwości, żeby wykrały tą rozprawę, co do której pozew został wniesiony w lipcu, a także ewentualne roszczenie odszkodowawcze spowodowało, że wymusiły na pani
Gerwin, zawarcie tej umowy zgodnie z zapisami z lutego. Także no, pani Gerwin nie do końca działała w ich interesie, a jednak panie spadkobierczynie się na to godziły. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę świadka, czy świadek może jeszcze raz przybliżyć, w jakich okolicznościach nastąpiło zbycie praw i roszczeń od strony, od pana Henryka Hermonta? Pan tam nie wiem, powiedział, znaczy, ja słyszałem jedno zdanie, to które już powiedziałem, że pan Mirosław spłacił tego trzeciego spadkobiercę. Aha, pan Mirosław Wójcik, tak? A czy pani Iwona Gerwin ujawniała panu jakieś dane objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym? To znaczy, czy opisywała panu tą całą sytuację? W jaki sposób doszło do wydania decyzji? Znaczy, znowu, ja nie jestem prawnikiem, mnie takie kwestie nie interesują. Ja od pani Iwony dostawałem jakiś syntetyczny taki informację o sytuacji zawartą w jednych, dwóch zdaniach. Znaczy na zasadzie, że a tutaj mieszkańcy znowu jakiś pozew wnieśli, że w związku z tym decyzja o zwrocie gruntu jest znowu odłożona. I to jest tego typu informacje bardzo ogólne. Otrzymałem takie, które są dla mnie niebędącego prawnikiem zrozumiałe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jan Mosiński. Dziękuję. Proszę pana, jak rozumiem, pan nie zajmuje się biznesowo reprywatyzacją. Nie. Nie. A czy ktoś poza bratem zajmował się, zajmuje się tego typu działalnością? Rozumiem pytanie. Znaczy ja też. No. Czy ktoś z rodziny, z bliższych osób? A z rodziny. Znaczy, jak państwo wiedzą i wszyscy wiedzą w Polsce, no, moi rodzice mieli tą niefortunną okoliczność zająć się reprywatyzacją jednej nieruchomości 20 lat temu. Ktoś z rodziców pomagał, wspierał, kontaktował się z panią Iwoną Gerwin w sprawie Marszałkowskiej 43? Nic o tym nie wiem. Nic pan o tym nie wie. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy w trakcie tego bycia w związku podejmowaliście państwo to ryzyko ewentualnie transakcji, jeżeli chodzi o wspólnie z panią Iwoną? Ja nie byłem z panią Iwoną w związku. To no jak się znaliście, tak to może określić, tak? Jak się państwo znaliście, czy ewentualnie analizowaliście różne warianty transakcji dotyczącej Marszałkowskiej 43 pod kątem ryzyka inwestycji, jego opłacalności? Tak? Nie. Nie. A czy według pana wiedzy, no byliście przez kilka lat razem? Byliśmy znajomymi, nie byliśmy razem. No byliście znajomymi, dobrze, ale bardzo bliskimi znajomymi, jak z czego wynika pański dość szeroki wywód o tych kwestiach, powiedzmy, rodzicielskich. Czy pani Iwona Gerwin mówiła, wspominała, że jest również stroną w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez miasto Warszawa? Reprezentuje jakieś inne. A co to są postępowania administracyjne? Znaczy w kwestiach reprywatyzacji i tak dalej. Znaczy, jako pełnomocnik miasta stołecznego. Wiem, że panie, tak jak wspomniałem, panie spadkobierczynie miały tytuły do innych jeszcze. To nie był może nieruchomości, nie wiem, gruntów, nieruchomości w Warszawie. Chodzi o Warszawę oczywiście. Tak, tak i poza Warszawą. I z tego co pamiętam, panie mówiły, że jak pani Iwona skończy tą jedną sprawę marszałkowskiej, to dadzą jej dokumenty dotyczące innych swoich. Ale to osoby fizyczne, spraw. Nie ze strony miasta stołecznego Warszawy, urzędnicy ewentualnie. Coś nie. Znaczy o urzędnikach nic nie wiem. Wiem, że panie Bugajem Paselek obiecywały pani Iwonie, że jak tą sprawę skończy, to dostanie od nich inne sprawy, bo mówiły, mają tytuły jeszcze do paru innych miejsc w Warszawie.
Czy na pewno może to pan potwierdzić, że pani Iwona Gerwin, inaczej, przepraszam bardzo, czy według pana wiedzy pani Iwona Gerwin kontaktowała się kiedykolwiek z panem Robertem N., chociażby w kontekście marszałkowskiej lub też innych działań związanych z reprywatyzacją warszawską? Znaczy, o innych działaniach nie wiem, natomiast no, kwestii marszałkowskiej to się kontaktowała, no to, bo tutaj był pan Robert ten był moim pełnomocnikiem, no i on chciał, żeby pani Iwona no, podpisała jako pełnomocniczka pani spadkobierczyń ten akt notarialny ostateczny. Także, znaczy państwo na pewno byli po różnych stronach, mieli rozbieżne interesy. Pani Iwona nie chciała podpisać, pan Robert chciał, żeby podpisała. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Tak, dziękuję uprzejmie. Pan Robert Kropiwski. Dziękuję bardzo. Czy przy tej transakcji korzystał pan jeszcze z jakichś innych doradców? Czy ktoś panu jeszcze wspierał? Jakiś doradca podatkowy czy księgowa? Ktoś panu doradzał? Nie. Znaczy ani księgowy, ani doradca podatkowy mnie nie wspierał. Mhm. Czy często pan sprzedaje, kupuje pan nieruchomości? Nie. Okay. A czy utrzymuje pan bliskie kontakty z rodzicami? Wie pan, to jest pytanie z gatunku no, niewłaściwych. Ja też muszę uchylić to pytanie, dobrze. Ma pan rację, idźmy dalej. A czy z bratem pan utrzymuje bliskie kontakty? Podobnie. To jest, uważam to pytanie za niestosowne. Dobrze, uchylam to pytanie. Przejdźmy dalej. Dobrze. A czy w środowisku osób, z którymi pan kontaktuje się no, na co dzień, rozmawia się o reprywatyzacji? Czy... Nie. I czy o tej transakcji pan z kimś jeszcze rozmawiał? Znaczy, no, z jakimi no, kupuje pan nieruchomość za 1 000 000 euro. Centrum Warszawy, to rozmawia pan o tym z ludźmi, informuje kogoś, czy nie? Proszę pana, ja mam kolekcję sprzętu Wojska Polskiego sprzed 1939 roku, wartą dużo więcej niż 1 000 000 euro. I to jest mój główny temat moich zainteresowań i to jest moja pasja i mogę panu powiedzieć, że na ten temat co dzień rozmawiam. Natomiast kwestia nieruchomości przy Marszałkowskiej pojawiła się jedynie dlatego, że zostałem namówiony do tego przez panią Gerwin. To dla mojej pasji, dla moich działań, dla moich zainteresowań nie ma znaczenia. To mnie nie interesowało tak naprawdę. Ja to robiłem, no żeby ta relacja była w porządku. To była jakaś inwestycja na przyszłość, a może dla córki gdzieś. Się wszystkie kwestie rozstrzygnęły, to należało mieć świadomość tego, że to jest decyzja bardzo długofalowa. A czy z rodzicami pan rozmawiał o tej transakcji? Nie. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo, pan Sebastian Kalet. Jeszcze jedno pytanie zadałem środkowi nieprecyzyjnie, więc jeśli mogę, bo zapytałem o to, czy pan Robert N., czy chciałbym zapytać, czy pan Robert ten reprezentował pana jako pełnomocnik w jakichkolwiek innych umowach niż ta? Nie. Okej, dziękuję. Dziękuję. Pan Adam Zieliński. Ja mam tylko krótkie pytanie. Czy zna pan Gertrudę J.F.? Nie. Alinę D.? Alinę D.? Tak. A czy pan odnosi się do mojej matki? Przepraszam, uchylam to pytanie. Nie, chodzi o osobę pracującą w ratuszu, w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Nie znam nikogo w ratuszu. Okay. Dobrze, dziękuję. Nie mam więcej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam kilka pytań, jeżeli świadek pozwoli. Chciałem zapytać o pana Mirosława Wójcika, jeszcze dopytać, ponieważ pan Mirosław Wójcik według zeznań świadka spłacił pana Hermuta i wyłożył na to 50 tysięcy. A kto mu te 50 tysięcy oddał? Albo dlaczego? Czy ma świadek wiedzę, kto mu oddał te 50 tysięcy? Mówił, że zostało mu to zwrócone przez spadkobierczynię. Aha, przez spadkobierczynię. Rozumiem. Dziękuję. Chciałem jeszcze zapytać,
o to, czy o szczegóły dotyczące tego, jak pan poznał pana Roberta N. To by było istotne, jakby świadek był uprzejmy nam przybliżyć. Kiedy to było i w jakich okolicznościach? To był maj, na pewno 2014, natomiast no, okoliczności... Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć. To pan Robert N. to teraz jest zławną osobą, a dla mnie to wtedy był po prostu ktoś z ulicy i to wie pan... A jak doszło do spotkania? Jak doszło do tego spotkania? Znaczy, no, kto go polecił? Trudno mi sobie otworzyć. Ja pamiętam, że byłem u niego w kancelarii w Alei Róż. Byśmy mówili sprawę. A dlaczego się tam świadek znalazł w tej kancelarii? To był maj. Żeby umówić te kwestie. Czy nie wiem, czy wtedy. Pierwszy raz, kiedy świadek poznał Roberta N. Znaczy, nie wiem, czy to było za pierwszym razem. Tak jak mówię, no. A kiedy pierwszy raz świadek poznał Roberta N? No to musiał być maj 2014 roku. Aha. To wtedy, kiedy intensywnie, ponieważ panie w kwietniu powiedziały, że nie mają pieniędzy, żeby mi zwrócić tych zapłaconych, zacząłem szukać kogoś, kto by ode mnie to przejął. Ten... I jak pan to, i dlaczego akurat Robert N., jak pan to znalazł? Jak pan go znalazł? Dlaczego akurat jego? Jak znaczy, doszło do pierwszego kontaktu? Wiem, znaczy mam w pamięci, że przeglądanie internetu i pamiętam stronę internetową, w której się chwali, że sukcesami... A czy to nie jest przypadkiem czasu, w którym pan wcześniej mówił, że rozmawiał pan akurat z bratem o tej transakcji? Czy brat nie polecił Roberta N? Nie potrafię odpowiedzieć. Czy nie pamięta świadek, czy nie, pamiętam, nie polecił? Nie pamiętam. No bo trudno uwierzyć w to, że brat nie polecił, skoro akurat wtedy z bratem pan Robert N prowadził interesy. Znaczy, nie pamiętam. Nie potrafię rozumiem odtworzyć tej sytuacji. Rozumiem. Chciałbym jeszcze zapytać, czy świadek ma wiedzę na temat tego, czy pani Garwin miała kontakty z pana bratem? Jakieś kontakty z pana bratem, czy miała kontakty pani Iwona Garwin? Znaczy, opowiadała mi kiedyś, że była w BGN na rozmowie i chciała, żeby jak miasto nie chciało gruntu zwrócić, żeby się przyczynić do zwrotu gruntu, no ale chyba nie wyszło, bo ten grunt był dużo później zwrócony. A czy była bardzo niezadowolona po tej rozmowie, tak? Bo liczyła na to, że gdzieś tam jakieś koneksje rodzinne może spowodują, że ta decyzja... A prosiła pana o pomoc? Nie. Rozumiem, a czy może... Nie pamiętam, żeby to była formalna prośba do mnie, natomiast no, wie pan, jak to ludzie potrafią, czasem przez sposób wyrażania siebie pokazywała, jak pamiętam, duże niezadowolenie, że sprawy nie układają się tak, jakby sobie życzyła. I czy pan w związku z tym podjął jakieś rozmowy, starania? Nie. Rozumiem, a czy z pana wiedzy wynika, że pani Garwin miała jakieś kontakty w Urzędzie Miasta, inne? Nie, znaczy nie wiem, żeby miała inne kontakty. Rozumiem. Czy pani Garwin wspominała kiedykolwiek panu o tym, że może sprawić, żeby te panie z Francji sprzedały tę nieruchomość tak, jak ona by chciała, że może je namówić, żeby sprzedała tak, jak ona by chciała, według takiego sposobu? Znaczy, no dla mnie jest to ewidentnie, że tak się stało, bo w moim odczuciu, to jest moje odczucie, że pani zostały w pełni zmanipulowane przez panią Iwonę. Przecież zawieramy w lutym 2014 umowę. Jest wszystko jasne, podane warunki, wszystko jasne i klarowne. I nagle od końca marca, na dwa tygodnie przed umówionym terminem przyjazdu pani i podpisania ostatecznej umowy, pani Iwona zaczyna wobec mnie wysuwać nowe żądania i te żądania dotyczą wyłącznie jej wynagrodzenia. Tam nie ma słowa o interesie pań sprzedających. I teraz no wydaje się jakąś sytuacją dla sprzedających taką zwyczajną, że ich to nie powinno interesować. Wszystko, interes pani mecenas, interes pań jest zabezpieczony, warunki są spełnione, no powinny tą umowę ostateczną podpisać. Natomiast one odmawiają i te nasze rozmowy trwają dwa dni w kancelarii notarialnej. I nie ma racjonalnego powodu.
dla którego ona odmawiała. Ona mu potem nie podpiszą, bo ja muszę zrobić to, co pani Iwona chce. No przecież, przepraszam, ja się umawiałem z paniami sprzedającymi przede wszystkim, tak? A nie umawialiśmy się, że ja będę spełniał nowe oczekiwania pani Gerwin. Rozumiem, ale jak miałoby się to odbyć, skoro to rzeczywiście pan zawierał umowę z paniami z Francji i prowizja jest kwestią chyba pomiędzy mocodawczynią a panią Gerwin, a nie pomiędzy panem. To jak to miało się odbyć? No, do tych szczegółów żeśmy nie doszli. No chyba tak, że ja bym te pieniądze pani Gerwin przelał. Czy pani Gerwin oczekiwała, że ja przeleję te pieniądze? Rozumiem, tak? Pani Gerwin, że pan sformułowane to było w ten sposób, żebym ja się z nią rozliczył. Aha. A czy myślał pan wtedy, żeby podjąć rozmowy bezpośrednio z paniami z Francji? Nie. Wtedy znaczy, było jeszcze... Ja w tej kancelarii notarialnej, ja próbowałem z nim bezpośrednio rozmawiać. Ja nawet przed ich przyjazdem informowałem o tym, że ja dostaję projekty aktów, i to były bodaj ze trzy albo cztery projekty aktów notarialnych, które pani mecenas Gerwin zmienia te warunki swojego wynagrodzenia. Natomiast no, ci państwo byli bardzo oględni w odpowiedziach i niechętni do ustosunkowywania się do tego. Przyjechali do Warszawy. No efekt był taki, że dwa dni żeśmy w tej kancelarii po ileś godzin spędzili i panie nie zgodziły się. Na podpisanie umowy zostawiły pani Iwonie dalsze pełnomocnictwo. Czyli to mówimy gdzieś o okresie, gdzieś marzec 2014, znaczy, prawda? Nie. Panie, znaczy ja zacząłem dostawać te zmienione warunki odnośnie wynagrodzenia pani Gerwin w końcu marca 2014. Panie przyjechały, bodaj to był 16, w kancelarii żeśmy się spotkali 16 i 17 kwietnia. Mhm. To był ten pierwszy raz, kiedy ja powiedziałem, że ja chcę się wycofać z tej transakcji. No, kiedy panie odmówiły podpisania, to zgodnie z tą aktem notarialnym przedstępnym, no i... A wtedy pan nie miał podpisanej umowy, świadek nie miał podpisanej umowy z Robertem N., prawda? Wtedy. Nie. Ja go poznałem gdzieś właśnie dopiero później, w okolicach maja 2014. Rozumiem, jak się pojawił problem. A czy świadek wtedy nie myślał może tak, że lepiej zapłacić nawet tą teoretycznie większą kwotę, bo ja i tak więcej, bo świadek wtedy więcej mógł odzyskać z tej kamienicy? Czy świadek się mógł bać wtedy, że nie dostanie aktu notarialnego? Ja nie miałem tych pieniędzy przede wszystkim. Część kwoty i tak, nieznaczna, ta ostatnia, myślałem o wzięciu kredytu, żeby spać. No do tego nie doszło, bo żeśmy tutaj ostatecznie umowy nie podpisali. Czyli świadek zapłacił około 70% kwoty, jak rozumiem, tak to było? 75. 75% i świadek nie miał reszty, a pani Gerwin żądała jeszcze więcej pieniędzy, tak? I to był problem taki podstawowy. Znaczy nie, problem podstawowy polegał na tym, że pani Iwona żądała raz nienależnego wynagrodzenia, bo wynagrodzenie miało stać się należne po zwrocie nieruchomości budynkowej i gruntu. Ten grunt nie był zwrócony wtedy. Co więcej, pani Gerwin zaczęła żądać po pierwsze jakichś zabezpieczeń na moim osobistym majątku. Tutaj jako mój były pełnomocnik wykazała się niezwykłą wiedzą w tym temacie. Wiedziała wszystko o mnie. Księgi wieczyste i tego. Zawierała to w tych projektach aktów. No. Co więcej, później, ale to był już tak rzędu maj-czerwiec, pojawia się w sprawie pan Sylwester Gardocki, który już w ogóle żąda zwiększenia tego wynagrodzenia o 100-kilkadziesiąt%. Aha. I to osobiście pan Sylwester Gardocki, żeby było ciekawie, mimo że on prowadzi sporą kancelarię prawną, no to nie był to ktoś z kancelarii, tylko pan Sylwester osobiście pisał. Mhm. Pisał te maile z dodatkowymi żądaniami. Dobrze, a jak świadek podpisywał tą umowę, ale ostatecznie to była taka, zapłacił świadek tyle, ile w umowie przedstępnej, tak? Bo dzięki temu, że świadek oddał sprawę do sądu, oni się przestraszyli i tam w lipcu została tak zawarta ta umowa. Ona wynosiła tyle, ile umowa przedstępna, prawda? Ostatecznie, tak. To było tyle samo. Dobrze, a jak świadek podpisywał tą umowę przedstępną, to świadek skąd świadek myślał, że będzie miał pieniądze wtedy? Znaczy, ja raz. znaczy, miałem jakieś. Znaczy, prowadzę działalność gospodarczą. Mam niezłe, miałem wtedy, zwłaszcza teraz już gorzej, ale
w tym czasie bardzo znaczące przychody. Raz. Dwa, sprzedana została ta moja nieruchomość w Alejach Jerozolimskich. Zresztą też dzięki pani mecenas za kwotę znacznie niższą niż bym chciał. To taka moja strata rzędu 300 tysięcy dzięki tej transakcji. Jeżeli ktoś mnie pytał, ile ja mam z tej transakcji przy ulicy Marszałkowskiej, to ja mam tak straty dzięki pani mecenas Iwonie Gerwin rzędu 500 000 złotych w pieniądzach. Część miałem środków wolnych, no a na ostateczną kwotę myślałem, żeby wziąć kredyt. I potem, w związku z tym kwestia zapłacenia pani Iwonie, znaczy dla moim odczuciu i zgodnie z tym zobowiązaniem, które ja przejąłem od pani spadkobierczyń, kwestia zapłacenia pani Iwony Gerwin była odłożona w czasie, do czasu, kiedy zostanie sprywatyzowany grunt, a ile to mogło zająć, tego nikt nie wiedział. Także. Ale ktoś z pana, proszę świadka, obawiam się, że ktoś z świadka z tym gruntem to wprowadzał w błąd, bo ten grunt w momencie, w którym świadek by dostał to prawa do użytkowania wieczystego, to ten grunt się należał świadkowi. Czy ktoś, bo ja tego wątku nie rozumiem, bo tego nie potrafię zrozumieć, no bo świadek nie chciał zapłacić tej kwoty, nie mając jeszcze tego pełnomocnictwa od Roberta N., kiedy na rynku spokojnie, może po remoncie, ale na rynku spokojnie, świadek by dostał za sprzedane tam mieszkania kilka razy więcej. Dlatego ja, chyba że świadkowi ktoś mówił, że i tak nic z tego nie będzie, ponieważ nie ma aktu notarialnego. Czy świadek pamięta, jak to było? Znaczy, mówiono w ten sposób, i to pani mecenas, tak, że grunt, przez to, że mieszkańcy składają kolejne zawiadomienia, i to było na zasadzie, że jedno złożyli, potem następne, tak, w sposób ciągły, miasto nie oddaje gruntu. Tak to było. A nie dziwiło pana, że chwilę po tym, jak pani Smolaga otrzymała te pana prawa, od razu dostała to prawa do tego gruntu, mimo że postępowanie się też nie skończyło? To nie dziwiło pana? Znaczy, jeszcze raz, ja tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy ja się pozbyłem problemu, ja to zamknąłem, tą część mojego życia i ten kluczyk bardzo daleko wyrzuciłem. To jest najgorsze doświadczenie mojego życia, to co mnie spotkało wokół tego, i ono trwa. Rozumiem. Ja z panią mecenas nadal mam dwa procesy w sprawie mojego dziecka i to jest to, co mnie pochłania. Rozumiem. To o to nie będę świadka pytał, ale jeszcze dopytam, czy świadek pamięta, czyli to pani Gerwin mówiła w tym czasie, bo mówię ciągle pomiędzy, bo koncentruję się na tym czasie kluczowym, pomiędzy lutym a majem 2014 roku, czyli pomiędzy umową przedstępną a podpisaniem umowy z panem do dysponowania z panem Robertem N. Czy wtedy pani Gerwin albo ktoś jeszcze mówili świadkowi, jak rozumiem, że to i tak nie jest nic pewnego, ponieważ nie ma jeszcze aktu notarialnego, tak? Tak to było? Znaczy o akcie notarialnym to... Znaczy nie, z miasta, o inaczej, wyjaśnionej kwestii gruntu, rozumiem. Świadek tego, wyjaśnionej znaczy było mówione gruntu. W ten sposób, że ponieważ są nadal te wątpliwości zgłaszane przez lokatorów i tego miasto nie chce zwrócić gruntu, dopóki te kwestie właśnie kwestie spadkobrania nie zostaną wyjaśnione, że zwrot gruntu jest wstrzymany. Może to tak określano. I to rozumiem, i to mówiła pani Gerwin, czy ktoś jeszcze? Tak, pani Gerwin. No ona była bezpośrednio najbliżej tych spraw. Ona je prowadziła. W związku z tym to też ważyło na cenie nieruchomości. Rozumiem. Że została, mówiło się chyba tak, zwrócona została tylko nieruchomość budynkowa. To chyba tak to było formułowane. No tak, ale była już decyzja reprywatyzacyjna. Dobrze, ja bardzo dziękuję świadkowi. Tak, jeszcze Paweł Lisicki, dobrze. Chciałem się dopytać, bo tutaj taką niezbyt dokładną odpowiedź uzyskał pan Mosiński, pan poseł Mosiński. Czy Iwona Gerwin starała się, czy wiadomo panu, czy starała się o zwrot innych nieruchomości na terenie Warszawy? Pomijam tę marszałkowską 43 i te, które były ewentualnie obiecane przez panie z Francji. O tym nie wiem. Nic pan nie wie. A czy kiedykolwiek pani Gerwin wspominała o tym, że znalazł się zaginiony testament pani Heleny Rosińskiej? Nie. Nic się nie wspomniało. Mnie to nie interesowały zresztą te kwestie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy pełnomocnicy stron mają pytania?
Proszę powiedzieć, czy przy umowie przedwstępnej w lutym 2014 roku spadkobierczynie dawnej właścicielki były osobiście obecne? Tak. No, tak. Czy w kwietniu, czyli w 2 miesiące po podpisaniu umowy przedwstępnej, spadkobierczynie dawnej właścicielki były obecne osobiście u notariusza? Tak. Czy wówczas, czyli w kwietniu 2014 roku, spadkobierczynie dawnej właścicielki chciały rozwiązać umowę przedwstępną? Tak. Czy na tą okoliczność były podpisane dokumenty u notariusza? Jakie dokumenty? No porozumienie o rozwiązaniu umowy, o dążeniu do rozwiązania umowy przedwstępnej lutego. Byłem, z tego co pamiętam, był podpisany taki dokument, że strony na spotkaniu u notariusza w tym dniu nie doszły do porozumienia i że dalej będą szukać rozwiązań. Proszę powiedzieć, czy było ustalone, że spadkobierczynie dawnej właścicielki wskażą nabywcę i zwrócą zaliczki z umowy przedwstępnej? Nie pamiętam tego. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Robert N. był forsowany jako nabywca tej nieruchomości? Nie jest prawdą, że Robert N. był forsowany, to jest jakaś teza. Proszę powiedzieć, to jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że w maju zostały przepisane prawa z umowy przedwstępnej, a w lipcu został przez świadka złożony przeciwko spadkobiercom dawnej właścicielki pozew o przymusowe wykonanie umowy przedwstępnej w sądzie? Dlatego, że pełnomocnik spadkobierczyń, pani mecenas Iwona Germin, odmawiała podpisania ostatecznego umowy ostatecznej. Proszę sprzedaży. Powiedzieć, kto wówczas reprezentował oprócz mecenasa Roberta N. no, świadka uprawnionego z tej umowy przedwstępnej. A kto to jest świadek uprawniony z tej umowy przedwstępnej? Kto, jaki inny adwokat oprócz Roberta N. reprezentował jeszcze świadka w tym procesie o przymusowe wykonanie umowy przedwstępnej? Jaki jeszcze inny pełnomocnik występował w tej sprawie? Mecenas Sikorski. Czy również występował pan mecenas Majewski w tej sprawie? Nie. Czy brat pana Majewskiego występował w tej sprawie? Nic o tym nie wiem. Czy pełnomocnik Robert N. razem z bratem świadka nakłaniał do zawarcia umowy końcowej przez spadkobierczynię dawnej właścicielki? Znaczy pan Robert N. no, był w sposób oczywisty zainteresowany. Czy spadkobierczynie dawnej właścicielki chciały zawrzeć umowę sprzedaży na rzecz Roberta N.? Nic o tym nie wiem. Czy były w kancelarii mecenasa Sicińskiego przygotowywane projekty umów nabycia nieruchomości bezpośrednio na rzecz Roberta N. od spadkobierczyń dawnej właścicielki? Nie wiem tego. Nie wiem. Proszę powiedzieć, czy w umowie sprzedaży nieruchomości na rzecz kolejnego nabywcy, pani Smolagi, zostały sprzedane ewentualne roszczenia odszkodowawcze do nieruchomości wynikające z dekretu? Nie wiem tego. Czy świadek wie, czy nabył takie roszczenia od spadkobierców dawnej właścicielki nie dekretowej? Wiem. Nie wiem. Czy świadek zna treść umów, które podpisywał, jeśli chodzi o nieruchomość przy ulicy Marszałkowskiej? Czy ja znam? No, w ogólnym zarysie wydaje się, że tak. Proszę powiedzieć, czy świadek wykonał inne zobowiązania wobec spadkobierców dawnej właścicielki dekretowej, w szczególności przystąpił do procesu z miastem o zapłatę nakładów na nieruchomość? Pani mecenas, pani zadaje mi pytania. Proszę odpowiadać komisji. Nie potrafię. Moi pełnomocnicy, w tym pani mecenas Germin, tymi sprawami się zajmowali. W związku z tym proszę swojej kompetencji na mnie nie przerzucać. To pani się tymi sprawami zajmowała. Zapytam inaczej. Czy umowa przedwstępna i zobowiązania wokół tej umowy
zobowiązywały świadka do wstąpienia do procesu z miastem w miejsce spadkobierców dawnej właścicielki i zapłatę za nakłady, czyli tą kwotę 450 tysięcy z odsetkami. Wydaje mi się, że tak. Czy świadek wykonał to zobowiązanie po zakupie nieruchomości w sierpniu 2014 roku? Nie. Dlaczego? No bo one zostały przyjęte przez kolejnego właściciela. Kiedy zostały te zobowiązania przejęte przez kolejnego właściciela? Nie potrafię odpowiedzieć. Znaczy... Czy świadek wie, kiedy została zawarta transakcja sprzedaży nieruchomości z kolejnym nabywcą, czyli panią Smolagą? W styczniu 2015. Czy świadek występował osobiście w tej transakcji, czy był reprezentowany przez pełnomocnika? Przez pełnomocnika był reprezentowany. Pana Roberta N. Czy to oznacza, że pan mecenas Robert N. reprezentował świadka we wszystkich dalszych etapach transakcji po zawarciu umowy przedwstępnej? Nie we wszystkich. A w których nie zastępował? Pani mecenas, to jest pytanie, na które nie można odpowiedzieć. Nie mam katalogu czynności, żeby wyszczególnić, w których pan mecenas Robert N. występował. Proszę powiedzieć, ile trwało wpisywanie nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości? Bardzo długo. Ile czasu? Nie potrafię powiedzieć. Ale parę miesięcy, rok? No, wiele miesięcy. Kto wówczas kontaktował się ze spadkobiercami dawnej właścicielki i ich pełnomocnikiem, żeby załatwić sprawę mecenas, tego wpisu? Proszę mi wybaczyć, ale to nie pytanie do mnie, tylko do pani spadkobierczyni. Kto się z nimi kontaktuje? Nie wiem. Czy świadek posiada wiedzę, że kontaktował się jego brat, jak i mecenas Robert N? Nie mam. Nie ma świadek wiedzy. Proszę powiedzieć, czy przy umowie przedwstępnej świadek mówił spadkobierczyniom dawnej właścicielki i ich pełnomocnikowi, że chce mieć większą kamienicę niż brat tę przy Kazimierzowskiej? Nie. Nie. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie. Czy są inne pytania? Bardzo proszę, panie mecenasie. Ja bardzo prosiłbym tam na zapleczu, jeżeli mogę poprosić państwa, bo... Bardzo proszę, panie mecenasie. Kiedy pierwszy raz odwiedził pan ten budynek? Kiedy pierwszy raz... Jeśli pan mnie szuka, to jestem tutaj, przepraszam. A, to tak. Budynek przy ulicy Marszałkowskiej 43. Kiedy pierwszy raz pan się pojawił? Jakby pani mecenas była uprzejma wyłączyć mikrofon obok, bo się nachodzi głos i przez to świadek nie słyszy. Jeszcze raz, przepraszam. Jakby pan mecenas mógł powtórzyć. Proszę pana, kiedy pierwszy raz pojawił się pan w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 43? Nie pamiętam. Jaki charakter miała ta pierwsza wizyta? Czy pan obejrzał sobie budynek z zewnątrz, czy pan wchodził też do wewnątrz budynku na klatkę schodową i do lokali? Znaczy pamiętam, że oglądałem te lokale, które były wolne. A czy miał pan okazję zajrzeć do któregokolwiek z lokali zajmowanych przez lokatorów? Nie. Proszę pana, opisał pan wcześniej na pytanie członka komisji stan jednego jednoizbowego lokalu, wskazując na pewien stopień jego dewastacji. Proszę powiedzieć, czy te pana oceny co do stanu technicznego, fatalnego i zaawansowanej dewastacji w postaci butwiejących podłóg i stropu można odnieść bezpośrednio także do dwóch pozostałych lokali z trzech, które pan odwiedzał? Czy one też były w podobnym stanie? Zbliżonym. Przynajmniej jeden. Jeden jeszcze pamiętam, trzeciego nie, ale ten drugi zbliżonym. Dwupokojowy taki. Czy pan wie, ile w czasie pana pierwszej wizyty i w okresie do momentu zawarcia pierwszej transakcji było pustostanu w tym lokalu, w tym budynku? Czyli ja mam w pamięci trzy, które były wcześniej i potem zwolnił się lokal duży, 100 metrów na pierwszym piętrze. 100-metrowy. Czy pan odwiedził ten lokal 100-metrowy? Tak, ja nawet poznałem tych państwa, którzy tam mieszkali. Jaki był stan tego lokalu? No taki jak państwo mieli lat 80, od
iluś lat nie, znaczy na pewno zadbany ci państwo byli bardzo dbali, natomiast no, nie odpowiadający dzisiejszym standardom. Czy w pana ocenie ten zwalniany lokal około 100 metrowy nadawałby się do istotnego pod względem dochodowym wynajmu na rynku wolnym bez przeprowadzenia generalnego remontu? Nie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze pytania? Tak jest. Jeżeli można, kilka. Czy w przedmiotowym budynku znajduje się winda? Nie. A czy ta jest jakikolwiek dojazd samochodem do tego budynku? Czy to... Tam nie ma nie tylko dojazdu, ale i parking. Znaczy dojazd jest przez torowisko. Można wjechać, jest brama otwierana, ale bramę oddziela od jezdni podwójne torowisko. A czy coś pan wie na temat służebności do dojścia, dojazdu i tak dalej do tego? Ja nic nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś inne pytania? Dziękuję bardzo. Proszę. Nie? Tak? Dziękuję. W takim razie uprzejmie dziękuję świadkowi. Bardzo dziękuję świadkowi. Dziękuję.